Także mamy dzisiaj kolejny dzień żniw. Łapiemy co się da. Jeden zestaw jeszcze trochę i będziemy jechać. Tu zostało jeszcze jakieś 10, może 12 hektarów do skoszenia, czyli pół pola mamy mniej więcej. Skoszone tam od drogi. O, tam plonu raczej nie było. Około 4,5 tony, może w porywach do 5. No tutaj trochę lepiej widzę. Jakoś to idzie pomału, nie pogoni. Ten jęczmień żywy opór stawia. Także pomalutku, pomalutku, ale cały czas do przodu idziemy. Jeden zestaw z wyremontowaną HL-ką, jakieś już 2 albo 3 lata temu. Tu babcia mega ogarnia. Dosypujemy ostatnią szczepę na postoju. U nas ogólnie w sobotę dopadało, także wilgoci nie brakuje w glebie, dlatego sypiemy na postoju, bo tu nie ma co się ciągać. Tam las pokazał, przednia pełna. Ogólnie to kosimy tak na słowo honoru, bo nam już pas ledwo to zipie. Jak zjedziemy na Fajrant, jak nie zapomnę, to wam nagram, pokażę, jak wygląda pas od mocarni, bo wczoraj jeszcze było ok, myśleliśmy, że dzisiaj cały dzień na spokojnie poprzechodzi, ale jednak nie, jest zamówiony, jutro rano będzie, trzeba do Pyrzyc podjechać do Ulemberga i odebrać. No i dobra, my uciekamy, resztę sypię na drugi zestaw, tylko czy burtę zamkłem. Zamknięta. Czasami się zdarzyło tak, że stała otwarta. My uciekamy, także może z T1. Mamy ścieżkę, także kita gaz. Mówię, ze ścieżki jest, nie ma problemu. Ale tak, żeby z dwiema szczepami tutaj po polu latać, po tych górach, tutaj jest piach, nie ma szans. Dlatego pierwszą przyczepę staramy się sypać w biegu, drugą już na, o, tak jak tam możecie zaobserwować, nie wiem czy widać, resztę już dosypują w biegu chłopaki, a my aby tutaj z górki do drogi i do domu, także donogram coś jeszcze na podwórku z rozładunku, z tyłu zostawiamy, przednią prójemy na klepiku, jutro mają ciężarówki po to przyjechać. Cena też dupy nie urywa. Ci co zostawili na wolny rynek, no to szału nie ma. No nie wiem, ci co mogą przetrzymać, to może przetrzymają, zobaczą, no bo raczej u nas, tak jak pisałem w poście, no szału nie ma, nie? Znaczy, no wiadomo, lepsze pole, tu tam może być trochę lepiej. Aczkolwiek tutaj mam żywy piach, tak jak na wcześniejszych filmach można było usłyszeć w moich słowach, że to jest jedno z gorszych pól w gospodarstwie, tak? Już nie chodzi o ukształtowanie terenu, o to, no fajnie się tu pracuje, tak? Ale tutaj po prostu dzisiaj przestaje padać, jutro czy tam za dwa dni przestaje rosnąć, tak? Na wiosnę. Jest pole durślak, piach, żywy piach, nie dość, że górki gdzieś tam dołkami, od lasu trochę lepsza ziemia, glinka, a tak to ogólnie no piąta, czwarta B, piąta i trochę szóstki i ogólnie żwirowatej takiej, że woda ucieka jak przez sito, nie? Dlatego mówię, że tak to wygląda. No tutaj od drogi do tego momentu, jak 4, 4,5 tony z hektara było, to świat i trzeba się z tego cieszyć, co jest i no nie wiem, bo tak jakby miał policzyć z kalkulatorem spać, no to ni chuj się nie opłaca tego pola uprawiać, tak? Także widzimy się na podwórku. Także jesteśmy na miejscu, tyle mamy nakoszone. Teraz, żeby ładne ujęcie wyszło, to wrzucimy kamerę tutaj. Taka kolejna wada tych przyczep to, że te błotniki się do opony przytulają. Jak się tego nie poprawi przy kiprowaniu do tyłu, to może podebrać go. O, pyk, trzeba zrobić tak i wyjeżdżamy. Teraz będziemy to podgarniać, żeby tu jeszcze jedna z przyczepa chociaż weszła. Także wrzucimy wam tutaj z łyżki ujęcie. Także mamy podgarnięte,
Idziemy sprawdzić jeszcze powietrze w kole z tyłu, bo tam w przyczepie jest niepewne, schodziło, ale wymieniliśmy zaworek i zobaczymy, czy to tkowało, czy nie. Jeszcze będzie trzeba podjechać na budowę po pianę i uszczelnić tu burtę z prawej strony od środka, bo... Ale po tym gradobiciu przynajmniej było jest zaleczone. Tam chyba nie tak też było, ale tak... Puste! Tu! Także witam kolejnego dnia. Tamto pole, co żeśmy kosili na rozpoczęciu żniw, to już mamy skończone. Tutaj przejechaliśmy takie małe kawałki w koło komina, że tak powiem, w koło domu. I co? Ze skrajności w skrajność, nie? Tam jak ledwo co 4,5, może 5 ton w porywach maksymalnie, to tutaj kurwa dycha. Nie no, to niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. Panie, idź pan w chuj. Pole, hektar 30, skosił może z 60 arów i pełna przyczepa. Co na nią wchodzi 6 ton pszenicy. Nie pogoni. Ściana, zobaczcie. Nawet było siane kilogramów mniej, mniejsza obsada, bo myśmy mało nasion się udało wyrwać do siewu, Sandrę. Jeszcze grad ją przebił, że sporo ziarek leży na ziemi, już pokiełkowały nawet, tak? Bo dwa tygodnie temu mieliśmy gradobicie. Tutaj przeszło z tej strony tu i tam na tamtych wiatrakach to zniszczyło doszczętnie, tak jak wrzucałem film, możecie sobie prześledzić na kanale. Filmy tam znajomego buraki, doszczętnie zmulczowane. U kolegi wioskę obok tam w ogóle miały być dni pola, to odwołali. Tutaj też się załapało to pole troszeczkę. No i kurde, i skąd to leci? Ja nie wiem, no. Tu można nawet zobaczyć, są kłosy powyszczerbiane co niektóre. Ale skąd to leci, ja nie mam pojęcia, tak? O, zobaczcie, tutaj. O, tu dostał. I tu leci. A tam? No jednak jęczmień na piasku nie da rady, tak? Spróbowaliśmy w topa, tam się skosi, sprzeda. Przeliczymy koszty, no myślę, że coś tam zostanie, ale szału to nie będzie. Jakiegoś tam zysku kosmicznego. No tutaj trochę inna ziemia, zobaczcie. Akurat z tej strony i tak jest lżejsza, ale, o, tu jest normalnie, a tam jest piasek. Dlatego tak to wygląda, nie? Tak jak mówiłem, ze skrajności w skrajność. Pole tu ma pasek 28 metrów szeroki, tu nie wiem, może być 400-450, może nie ma 400, no 400 metrów może być. I tutaj takie główienko. Jest drugi zbiornik, także ze skrajności w skrajność. Pole a pole, tak jak mówiłem. Pole a pole, to jeszcze po gradobiciu. Także jakby tam 20 hektarów było takiej kurwa ziemi, to bym nie wiedział, co mam z tym jęczmieniem zrobić. A tu o. Tak to wygląda. Dzisiaj jakieś burze u nas zapowiadają, ciekawe. Uwaga! DJ Dominik dorzuca do pieca! Yeah.
baby, give me full on no wounds, no looking love.